Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dobry wieczór Państwu. Witamy Was, drodzy maturzyści. Dzisiejszy wieczór jest naszym świętem. Od dziś do matury pozostało nam symboliczne 100 dni. Przez 3 lata nie szczędziliśmy naszych wysiłków. Zdobywaliśmy wiedzę, pracowaliśmy, by osiągnąć wyznaczone cele. Dzisiejszy wieczór pragniemy jednak odłożyć... Dzisiejszego wieczoru pragniemy jednak odłożyć na bok wszelkie troski i zmartwienia, by naszym udziałem stała się dobra zabawa. To nasz pierwszy prawdziwy bal, więc przeżyjmy go tak, by utrwalił się w naszej pamięci. Szanowni Państwo, szanowne koleżanki i koledzy, studniówka w odróżnieniu od nauki w naszej szkole i w odróżnieniu od matury trwa tylko jeden wieczór. Czekaliśmy na ten wieczór 3 lata. Niech tak gorący, choć styczniowy, będzie dobrym początkiem naszej przedmaturalnej wędrówki. Serdecznie zapraszamy do nas panią dyrektor Elżbietę Zowie-Wieczorek. Panią dyrektor Beatę Wiszkowiecką-Rębicką. Panią dyrektor Agnieszkę Paździor. Kierowniczkę internatu, panią Małgorzatę Batnicką. Wychowawczynię klasy C, panią Monikę Kruszewską oraz panią Monikę Kalberę. Wychowawczynię klasy D, panią Joannę Dębowską-Gerczyk. Wychowawców klasy E, panią Mariolę Olejnik oraz pana Artura Wróblewskiego. Wychowawczynią klasy F, panią Iwonę Jaskowską. Chcemy podziękować dyrekcji szkoły za stworzenie nam warunków do zdobywania wiedzy, za poświęcony nam czas, codzienną troskę i życzliwość. Serdecznie witam wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości w studniówce licealistów 2016. Serdecznie witam zaproszonych gości. Witam panią Beatę Karczmarczyk, przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych. No brawa, jeszcze raz brawa, bo teraz ja witam. Ja wiem, że dzisiaj sobota, moi drodzy, ale trzeba trochę popracować. Serdecznie witam rodziców. Też brawa. Witam nauczycieli, wychowawców. Was, droga młodzieży. Witam prasę, wszystkich zaproszonych gości, wszystkich, którzy tutaj są obecni. Brawa dla wszystkich.
drodzy uczniowie, sprawdzimy listę obecności. Ja zobaczę, gdzie wy jesteście, ilu was jest. Bardzo proszę, trzecia C. Ręka do góry. No jest nawet, widzę. Chyba nawet dzisiaj w komplecie. Bardzo proszę, trzecia D. A co tam cierko? Poprosiła jakiś okrzyk radości, albo... Tak jakoś cieniutko, ja nie wiem. Bardzo proszę, trzecia E. To jest to, co chciałam usłyszeć. I trzecia S. Wow. Szanowni Państwo, drodzy rodzice, nauczyciele, uczniowie, dzisiejszy wieczór to jest wieczór wyjątkowy, tradycyjny, studniówka. Studniówka 2016. 100 dni, symboliczne 100 dni przed maturą, egzaminem dojrzałości. Drodzy maturzyści, dzisiaj zabawa, wspólnie spędzony czas, wieczór magii, czarów i wieczór gorący. Natomiast od poniedziałku, moi drodzy, dostajecie następne zadanie. Ciężka praca. Moi kochani, ja muszę to powiedzieć. W piątek była klasyfikacja. Nie wszyscy wywiązali się wzorowo z tego zadania. Bardzo proszę, 100 dni przed egzaminem maturalnym wykorzystać wzorowo, przygotować się tak, żebyście ten egzamin maturalny nie tylko zdali, ale zdali na poziomie, słyszycie panowie, który was będzie satysfakcjonował. Pozwoli wam na spełnienie marzeń, na dostanie się na te kierunki studiów, które sobie żeście wybrali. Kochani rodzice, bądźcie dumni ze swoich dzieci. Oni są dzisiaj, nie tylko dzisiaj, wspaniali, piękni. Bardzo was proszę, bądźcie z nich dumni i na pewno jesteście dumni. Za chwilę będzie polonez. Na pewno niejednemu z was zadrży serce, może nawet spłynie łza ze szczęścia. Tak to jest, jak się jest rodzicem. Są różne etapy w życiu dzieci, a ten dzisiejszy etap, studniówka, jest etapem wyjątkowym i niecodziennym. Niedługo, za 100 dni, zamkną kolejny etap swego życia, wkroczą w dorosłe życie i wezmą odpowiedzialność za te zadania, które przed nimi postawi właśnie życie. Bardzo wam dziękuję, drodzy rodzice, za przygotowanie dzisiejszego balu, dzisiejszej studniówki. Drodzy wychowawcy, wam również dziękuję za przygotowanie młodzieży do dzisiejszego wieczoru. Drodzy maturzyści, drodzy uczniowie, życzę wam, aby dzisiejszy wieczór był wieczorem szczególnym, żebyście zachowali mnóstwo wspaniałych wspomnień i przede wszystkim, żebyście się świetnie bawili. Życzę wam udanej zabawy, wspólnie spędźcie ten czas i miejcie naprawdę wspaniałe wspomnienia. Dziękuję bardzo. Chciałabym zabrać głos, mianowicie chciałabym przywitać przedstawicieli naszej lokalnej prasy, bo tego nie zrobiłam. I telewizji. Bardzo serdecznie państwa witam. I jeszcze jedna krótka rzecz, mianowicie zapraszam rodziców, aby tak licznie również przyszli na zakończenie roku szkolnego swoich dzieci. Nie słuchajcie, że to obciach. Ja was bardzo serdecznie dzisiaj zapraszam. To też jest niecodzienne wydarzenie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, kochani uczniowie, życzę wam wspaniałej zabawy. W imieniu Rady Rodziców, jako przedstawiciel, chcę wam, kochani, jak również waszym rodzicom serdecznie podziękować za zaproszenie. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że w waszym gronie, w gronie waszych nauczycieli, pracowników szkoły, jak i rodziców, będę mogła spędzić tak piękną uroczystość, jaką jest studniówka. Przed wami najdrożsi prawie 100 dni gorących przygotowań do jednego z najważniejszych egzaminów w waszym życiu, jakim jest matura. Mam nadzieję, że przejdziecie przez taneczny krokiem i śpiewająco zdacie wszystkie egzaminy. Ale dzisiaj czas zapomnieć na chwilę o wszystkich wzorach, regułkach, teoriach. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby się razem bawić.
I pozwolę sobie tutaj zacytować słowa piosenki. Jeżeli mi pomożecie, to zaśpiewamy. Będzie, będzie zabawa, będzie się działo. I znowu nocy będzie mało, będzie głośno, będzie radośnie. No przetańczymy razem całą noc. I tego wam wszystkim. Brawo! Wszystkim państwu, jak i sobie życzę, że tutaj będziemy opuszczać radę w górę tego hotelu, że wszyscy będziemy opuszczać szamański nastroj. Dziękuję państwu, udanej, szalonej zabawy. Dziękuję bardzo. Drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, uczniowie, szanowni państwo, polonez, zwany chodzonym, taniec, który tańczono na dworach szlacheckich, tańczymy i dzisiaj. Tańczono po to, aby nadać podniosłego charakteru uroczystości. I my dzisiaj również zaczynamy poloneza, aby ta dzisiejsza uroczystość, studniówka, miała właśnie podniosły charakter. Wychodząc z tradycji naprzeciw, szanowni państwo, poloneza, czas zacząć!
Słychać TV.